Oblicz sinus 300 stopni. Zaczniemy od ustalenia, w której ćwiartce znajduje się kąt 300 stopni. Narysujmy układ współrzędnych. Nasz kąt jest kątem pomiędzy dodatnią częścią osi OX a promieniem wodzącym. Aby znaleźć kąt y, y, promień wodzący. Musimy przesunąć się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, w naszym wypadku o 300 stopni. Czyli mamy tak, tutaj jest 0 stopni, przesuwamy się do osi Y, mamy tutaj 90 stopni, dalej mamy 180 stopni, dalej mamy 270 stopni i musimy przesunąć się jeszcze o 30 stopni, żeby znaleźć się. w miejscu, w którym dostaniemy kąt 300 stopni. To jest nasz promień wodzący. Widzimy, że kąt 300 stopni znajduje się w czwartej ćwiartce okładów współrzędnych. Ćwiartka ta jest ograniczona przez 270 stopni oraz 360 stopni. Mamy więc dwie możliwości. Możemy kąt 300 stopni zapisać albo jako 270+, plus w naszym wypadku 30, czyli będzie sinus 270 stopni plus 30 stopni. Dostajemy z powrotem 300 lub też jako 360 stopni minus 60 stopni. Pokażemy, że w obu wypadkach dostaniemy ten sam wynik. Zacznę rozwiązanie od drugiego przypadku, dlatego że jest ono łatwiejsze. Sugeruję, aby zawsze brać do nawiasu to, co leży na osi poziomej. Aby móc pominąć 360 stopni z nawiasu, musimy ustalić, jaki znak ma sinus w danej ćwiartce. Ponieważ kąt 300 stopni znajdował się w czwartej ćwiartce to przypominamy sobie wierszek. W pierwszej ćwiartce wszystkie funkcje są dodatnie, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens, a w czwartej kosinus. Czyli w tej ćwiartce kosinus jest dodatni, natomiast pozostałe funkcje są ujemne. Widzimy więc, że sinus w tej ćwiartce jest ujemny. Stąd też jeśli chcemy pominąć 360 stopni z nawiasu, to musimy uwzględnić to, że sinus w tej ćwiarce jest ujemny, czyli piszemy. Minus sinus i w nawiasie pozostaje już nam tylko 60 stopni. Nie ma znaczenia, czy w nawiasie będzie plus, czy minus. Znak ustalamy na podstawie wierszyka. Teraz już tylko wartość sinusa 60 stopni odczytujemy z tablic matematycznych i dostajemy, że jest to minus pierwiastek z 3 przez 2. Teraz rozwiążemy to zadanie pierwszym sposobem. Ponieważ do nawiasu wybraliśmy to, co leżało na osi pionowej, czyli jeżeli wybieramy 90 lub 270, to sprawa troszkę bardziej się komplikuje. Natomiast podobnie jak w drugim przypadku, musimy ustalić znak tej funkcji. Pamiętamy, że mamy do czynienia z sinusem w czwartej ćwiartce. Sinus w tej ćwiartce jest ujemny, czyli pomijając te 270 stopni, najpierw zapisujemy znak minus. Natomiast jeżeli bierzemy to, co leży na osi pionowej, na naszą funkcję sinus zamieniamy na kofunkcję. Kofunkcją do sinusa jest funkcja cosinus, kofunkcją do cosinusa jest funkcja sinus, kofunkcją do tangensa jest funkcja kotangens, natomiast kofunkcją do kotangensa jest funkcja tangens. Czyli nasza funkcja sinus zamienia się na cosinus, i teraz możemy spokojnie pominąć te 270 stopni. I znowu nie ma znaczenia, czy to jest znak plus, czy znak minus, czyli zostaje nam cosinus 30 stopni. I tą wartość odczytujemy z tablic matematycznych, czyli minus przepisujemy, natomiast cosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2. Otrzymaliśmy dokładnie te same wyniki.